Tak, słucha. O. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, dzwonię w imieniu Banku Handlowego w Warszawie, SA City Handlowe. Czy mam przyjemność rozmawiać z panem Michałem? Już Michaliną. Bardzo mi miło. Dodam, że nasza rozmowa ze względów bezpieczeństwa jest nagrywana. Oczywiście moją tożsamość może pani potwierdzić poprzez kontakt Cityfon 19009. W takim razie tylko dopytam, jeżeli chodzi tutaj o użytkownika numeru, tak? Tutaj wcześniej był użytkownikiem pan Michał, teraz jest pani Michalina, tak? Tak, dokładnie. Oczywiście rozumiem. Dodam, że rozmowa jest rejestrowana. Moją tożsamość oczywiście może pani potwierdzić poprzez kontakt no, Cityfon 19009. W celu weryfikacji na wstępie dopytam, czy posiada pani konto osobiste w Banku City Handlowy? Nie. Rozumiem. Dzwonię z ofertą marketingową banku, która pozwoli generować pani oszczędności podczas zwykłych codziennych zakupów i dopytam, czy posiadała pani kartę kredytową w Banku City Handlowy? Nie, bo ja nie ufam takim rzeczom. Oczywiście, rozumiem. W takim razie już tutaj tłumaczę, ponieważ dzwonię do pani, tak jak wspomniałam. Nie, ja bym nie chciała bardzo, żeby pani mi tłumaczyła, bo jakby ja jestem dość napięta, nie tylko jakby z sytuacją stresującą taką, którą ja, ale ogólnie cieleśnie jestem napięta w tej chwili, więc bardzo bym, jakby pani mogła w późniejszym terminie zadzwonić. Rozumiem, w takim razie, no ja tego czasu dużo nie zajmę, 2-3 minuty, a dzwonię z ważną informacją. Jakby swoje czynności i wtedy mógłbym być wolna. A w jakich godzinach w takim razie można się kontaktować? O 20 to pani pewnie nie pracuje, więc może o godzinie między 15. Dzisiaj o godzinie 15, oczywiście, by dobrze. W takim razie, ja sobie skończę i możemy rozmawiać wtedy. Dobrze. Dziękuję. Do usłyszenia dzisiaj o godzinie 15. Do usłyszenia.